witajcie! Po dziś dzień za pierwszy film uważa się nakręcony i zaprezentowany przez braci Lumière w paryskim salonie Grand Café film pod tytułem Wyjście robotnic. Pokaz odbył się 28 grudnia 1895 roku. Tak samo mówi się, że wynaleźli pierwszy kinematograf, a ściślej mówiąc urządzenie do wyświetlania obrazu ruchomego dla większej publiki. Tak uważają historycy, w rzeczywistości jest troszeczkę inaczej. W jednym z moich shortów udowodniłem, że urządzenie bardzo podobne do kinematografu, stworzone przez polskiego przedsiębiorcę, operatora filmowego i wynalazcę Kazimierza Pruszyńskiego, powstało rok wcześniej. Był to pleograf, który miał podobne zastosowanie jak wspomniany przeze mnie kinematograf. Nie osiągnął on jednak takiej sławy jak wspomniany wcześniej kinematograf. Powodem były usterki, które Kazimierz z czasem naprawiał. Przez co urządzenie zostało opatentowane finalnie w 1896 roku. Głównym jednak powodem tej niesławy będzie niewątpliwie fakt, że w przeciwieństwie do Augusta i Louisa Lumière, Kazimierz demonstrował pokazy urządzenia wąskiemu gronu znajomych. Nie organizował pokazów publicznych przed braćmi Lumière. Stąd kinematograf zapisał się w historii jako pierwsze urządzenie do wyświetlania obrazu dla większej publiki. Wróćmy jednak do filmów, bo okazuje się, że tak samo jak w przypadku urządzenia, tak i w przypadku filmu nie można powiedzieć, że Wyjście robotnic jest pierwszym nakręconym filmem. Zanim jednak dokopiemy się do podwalin obrazu ruchomego, sprawdźmy najpierw, kiedy film możemy rzeczywiście nazwać filmem, a nie obrazem ruchomym. Otóż aktualnie standardem wyświetlania w projektorze kinowym są 24 klatki na sekundę, a w epoce kina niemego było to 16 klatek na sekundę. Wracając do filmów i obrazów ruchomych, Louis Reprince stworzył i opatentował w 1886 roku pierwszą 16-obiektywową kamerę ruchomą. Co ciekawe, w 1888 roku stworzył urządzenie na wzór kinetoskopu, które również opatentował przed wynalezieniem kinetoskopu Edisona. Niestety, w 1890 roku zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach podczas podróży pociągiem do Paryża. Nagrał on jednak dwusekundową scenę pod tytułem Scenka z ogrodu Rautney. Powstała ona w 1888 roku i przez wielu jest uważana za pierwszy film, jaki kiedykolwiek wyszedł. Jeżeli jednak przyjrzymy się standardom filmowym, o których wspomniałem wcześniej, scenka ta nie wpisuje się w definicję filmu. Trwała 2 sekundy i składała się z około 10 klatek, co wychodzi około 5 klatek na sekundę. Do 16 jednak trochę jej brakuje. Tutaj oczywiście są spory. Moim zdaniem w czasach, kiedy powstała ta scenka, można było śmiało nazwać ją filmem. Dopiero rozwój kina niemego ukształtował jakieś standardy, którymi później kierowali się przyszli wynalazcy i studia filmowe. W tym przypadku jednak możemy postawić śmiało znak zapytania. W 1890 roku Thomas Edison wraz ze swoimi inżynierami stworzył pierwszą kamerę filmową, kinetograf. Natomiast wspomniany wcześniej kinetoskop, czyli urządzenie służące do wyświetlania zapętlonych kilkusekundowych scenek dla jednej osoby, został publicznie przedstawiony w 1891 roku. Pierwsza, eksperymentalna scena nakręcona kinetografem powstała w 1891 roku i nosiła tytuł Dixon Greeting. Trwała zaledwie 3 sekundy i składała się łącznie z 14 klatek, z czego na sekundę wychodziło około 5. Cuda jednak zaczęły się dziać, kiedy prace nad filmami w pierwszej na świecie wytwórni filmowej Black Maria ruszyły z kopyta. Tam też powstał 24-klatkowy film, który rzeczywiście można nazwać pierwszym filmem na świecie. Nakręcony w 1893 roku i trwający 43 sekundy film pod tytułem Blacksmith's Scene przedstawia trzech pracujących kowali. Później, jeszcze przed filmem braci Lumière, powstało kilka innych filmów, jak m.in. japoński taniec cesarski, nakręcony w 1894 roku. Nie wolno również zapomnieć o Kazimierzu Pruszyńskim i nakręconym przez niego pierwszym polskim filmie pod tytułem Ślizgawka w łazienkach. Film powstał między 1884 a 86 rokiem. Ciężko jednak jest mi coś więcej o nim powiedzieć, ponieważ zaginął i nie odnalazł się do tego czasu. W każdym razie, dopiero później powstał kinematograf i bracia Lumière zaczęli pokazywać swoje dzieła dla większej publiki. Błędem jednak jest uznanie ich filmów za pierwsze, jakie wyszły. Dużo wcześniej powstały przecież 24-klatkowe wytwórnie Edisona. To by było tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Ja standardowo zapraszam Was do sekcji komentarzy, no i oczywiście na następny odcinek, który ukaże się na tym kanale. Cześć!